tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.8 moda, który się nazywa Pig Manure. I po prostu jest modem, który dodaje do naszej gry kupę, którą robią świnki. I z tej kupy można na przykład zrobić cegły, albo zrobić barwnik brązowy, albo też użyźnić glebę. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Pig Manure mod pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie w dół. Od razu tutaj mamy sekcję Downloads i tutaj jak widzicie jest na 1.8. Pobieramy te dwa pliki, Pig Manure Mod 1.8 i Airbrite Core 1.8. Także klikamy tu na to i tu na to. Tu jak widzicie mamy na wersję 1.7.10 te dwa następne. Także pobieramy te dwa górne, z tych dwóch górnych linków. Tu jest napisane, co dodaje ten mod. No i tak wygląda właśnie, tak wygląda świńska kupa. Można ją przepalać, jak widzicie, można robić brązowy barwnik. Ok, jak mamy pobrane, to instalujemy i do zainstalowania tego moda, oprócz tych dwóch plików, które pobraliśmy, są jeszcze nam potrzebne Minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.8. Jeżeli nie macie jeszcze zainstalowanego Forge'a na wersję 1.8, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 561. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 561 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.8. I uwaga, w filmiku 561 ja instaluję Forge'a z końcówką 1245, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana ma numer końcówki 1334, w tej chwili przynajmniej, i na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.8 i ten folder .minecraft sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, to teraz instalujemy. Co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy te dwa pliki do folderu mods. Mamy zainstalowane. Zamykamy i wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa. Czekamy, aż się uruchomi. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 1334. Klikamy play i czekamy dalej. Aż się uruchomi. Także za moment będzie czarny ekran. O, już jest. No i za chwilę będzie logo Mojanga. O, już jest logo Mojanga. I teraz już tylko czekamy na stronę startową. No. Pokaż się. O, jest. Wchodzimy w moc. I szukamy. Mamy Pig Manure i gotowe. I wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. No i od razu nie widać efektów tegoż moda, ponieważ nie mamy tutaj świnek. Zatem zrobimy sobie na razie tryb kreatywny. Stworzymy sobie szybciutko
zagródki. Tak, w miarę szybko. O tak, wsadzimy tutaj jeszcze sobie świnki, jajka ze świnek, świnki z jajkami, tutaj świnki, okej. I mamy tutaj jedna świnka, druga świnka, trzecia i czwarta. No i teraz te świnki nam stworzą kupy. Chyba ich nie musimy karmić, nawet tych świnek. Ale możemy przecież. Co nam tam? Stworzą nam nowe? Przez płotek? Tak, ale numer. No dobrze, chyba nie trzeba było ich karmić. Chyba świnek po prostu nie trzeba karmić. One stworzą nam ten nasz interesujący obiekt po prostu tak, jak kurczaki robią jajka. Czyli w pewnym momencie, chyba raz właśnie na 5 minut, tak jak kurczaki, wyskoczy ze świnek brązowa kupa. I wtedy tę kupę można, sprawdźmy sobie, mamy ją zainstalowane. No i ta kupa tak wygląda, w ten sposób. Możemy ją sobie na przykład przepalić w piecyku. Możemy też zrobić sobie wełna. Gdzie jest wełna? Tu jest biała wełna. Możemy sobie zrobić z białej wełny brązową wełnę. Także to właśnie te funkcje nam pozwala zrobić właśnie kupa. Także możemy sobie spokojnie robić cegły. Nie musimy się zanurzać w głębinach, żeby wynaleźć glinę. No i jeszcze możemy używać tegoż tak jak bone meala, czyli mączki kostnej, jak widać. Także też nie trzeba walczyć ze szkieletami, żeby zdobywać kości. Wystarczy mieć stadko świnek. No jeszcze tutaj nic nie zrobiły ciekawego. Tak jak mówiłam, to wychodzi tak jak kurczaki mniej więcej, nawet z takim samym odgłosem, który kurczaki wydają, wydalając z siebie jajko. Także możemy ewentualnie tutaj poczekać jeszcze chwilę, to za moment się widzimy. No już tutaj lata nad tymi świnkami, żeby zobaczyć, czy coś zrobiły, i proszę bardzo, jest. Niestety przykryte przez świnkę. Także minęło z jakieś 5 minut właśnie, no tak jak właśnie jak kurczaki robią jajka. Tak tutaj nam świnki będą robiły swój nawóz. O, może to tak określę. Także jak widać, mod działa, to ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem żegnam się z wami, pa, pa!